spotkania z przywódcami Europy Środkowo-Wschodniej oraz rozmowy z sekretarzem generalnym ONZ i wiceszefową Komisji Europejskiej to główne punkty drugiego dnia pobytu prezydenta Andrzeja Dudy w Davos. W Światowym Forum Ekonomicznym udział bierze również szef MSZ Radosław Sikorski. W centrum dyskusji pozostają wyzwania związane z konfliktami na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Analitycy BNP Paribas szacują, że średnie wynagrodzenie w gospodarce może w tym roku zwiększyć się realnie o 6%. Stanie się tak z powodu szybko zwalniającej na początku roku inflacji i dwucyfrowego wzrostu płac. Wraz ze zwiększonymi transferami socjalnymi do gospodarstw domowych trafi dodatkowo 35 miliardów złotych, czyli około 1% PKB. Nie milkną echa wystąpienia wiceminister klimatu i środowiska Urszuli Zielińskiej, która na forum unijnym w imieniu całego rządu Donalda Tuska zadeklarowała, że będzie on popierał, a nie blokował plany, które przyspieszą politykę klimatyczną. Zielińska powiedziała, że Unia Europejska musi absolutnie przyjąć ambitne cele i musimy przyjąć cel redukcji emisji o 90% do 2040 roku, co zarówno co do czasu, jak i skali redukcji emisji daleko wykracza poza agendę Fit for 55 i możliwości polskiej gospodarki. 86% Polaków uważa, że do szkół powinny zostać prowadzone lekcje z ekonomii i finansów. Wynika z badania o wiedzy finansowej rodaków. Niemal dwukrotnie od 2009 roku wzrosła liczba osób, dla których taka wiedza jest interesująca. Częściej na to wskazują mężczyźni niż kobiety oraz osoby młode i z wyższym wykształceniem. W Davos o globalnych wyzwaniach będą mówić dziś prezydenci Francji i Argentyny, a także szef amerykańskiej dyplomacji. Uwaga Amerykanów ogniskuje się wokół konfliktów na Bliskim Wschodzie. Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Jack Sullivan zaznaczył, że administracja pracuje ze swoimi partnerami, aby zapobiec przekształceniu się wojny Izraela z Hamasem w większą wojnę regionalną. Mówiąc o konflikcie z Houthi w Jemenie, Jake Sullivan wyraził opinię, że przebieg operacji będzie zależał od Teheranu i innych stolic Bliskiego Wschodu. Niemiecka gospodarka wpadła w 2023 roku w recesję. Produkt krajowy brutto spadł o 0,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wynika z szacunkowych danych, które ogłosił w poniedziałek Federalny Urząd Statystyczny. Chińska gospodarka urosła o 5,2% w ujęciu rocznym w roku 2023, przekazał premier Li Qiang na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyraziła w środę w Parlamencie Europejskim przekonanie, że 27 państw członkowskich Unii Europejskiej znajdzie wspólne rozwiązanie, aby przekazać Ukrainie środki finansowe. Rosyjski Gazprom kontynuuje przesyłanie gazu do Europy przez Ukrainę. W środę było to 42 miliony metrów sześciennych, podał dziś Reuters. Jak wyliczyli ekonomiści Allianz Trade, ceny transportu morskiego, w tym frachtu kontenerowego, wzrosły od listopada 2023 roku o 240%, osiągając poziomy obserwowane w czwartym kwartale 2022 roku. 5 państw Unii Europejskiej domaga się, aby władze w Brukseli przywróciły ograniczenia w handlu ukraińskim ziarnem. Rumuńscy rolnicy znów wrócili na ulicę i wznowili protesty. Mają poparcie bułgarskich i polskich rolników, którzy także zapowiadają nowe demonstracje. Rumunia ułatwiła import i tranzyt na poziomie Unii Europejskiej, a 65% produktów rolnych pochodzenia ukraińskiego przechodziła przez ten kraj, co w połączeniu ze skutkami pośrednimi, czyli znacznym wzrostem cen środków produkcji, doprowadziło do tego, że obecnie około 45% rumuńskich rolników nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań za nawozy i rat finansowych za sprzęt rolniczy.